Witam, Jerzy Gębicki, firma Rolmech, oddział Węgrów. Dzisiaj przedstawię jedną z najbardziej popularnych pras stałokomorowych firmy McHale'a o modelu F5500. Jest to prasa 18-walcowa o wymiarach prasowanej beli 125x123 cm. W standardzie taka prasa posiada automatyczne smarowanie łożysk oraz automatyczne smarowanie łańcuchów. Tuba smaru takiego wystarczy na około tam 300 balotów i praktycznie w kilka chwil następuje proces obsługi smarowania. Do napędu walców służą bardzo wytrzymałe łańcuchy firmy Diamond. Z przodu prasy dyszel może być regulowany, może być na dolny lub na górny zaczep. Pod dyszlem znajduje się podbieracz o szerokości roboczej 2,1 metra wraz z rolką dociskającą. Oczywiście podbieracz jest krzywkowy, także tutaj bardzo wydajnie pracuje, z każdym materiałem sobie radzi. Za podbieraczem znajduje się spiralny rotor odbierający materiał z podbieracza. Na wyposażeniu prasy 5500
Znajduje się 15 noży tnących. Sterowanie oczywiście odbywa się za pomocą sterownika z kabiny ściągnika przez operatora. To w wielkim skrócie o tej prasie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.